Witajcie. Elon Musk ciągle nas zaskakuje. Niedawno ogłosił, że Tesla zajmie się produkcją robotów. Skąd pomysł, żeby firma znana dotąd z elektrycznych samochodów wystartowała nagle z projektem humanoidalnego Tesla Bota? Już za chwilę dowiesz się, dlaczego prototyp bota wygląda jak człowiek i w czym nas wyręczy. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Dlaczego akurat Tesla Bot? Elon Musk powiedział, że samochody Tesla to już teraz na wpół czujące roboty na kołach. Widzą otoczenie poprzez kamery i reagują. Jest więc oczywiste, że robot będzie wykorzystywał software autopilota Tesli. Bot wyposażony będzie w liczne czujniki i 8 kamer, które zasilą jego sieć neuronową. Bot będzie zaprojektowany tak, aby analizować otoczenie, rozpoznawać trasy i ludzi. Samodzielnie zadecyduje, jak się zachować, gdy niespodziewanie napotka przeszkodę. Robot będzie miał lekką konstrukcję i szczupłą sylwetkę. Jego waga to około 57 kg przy wzroście 173 cm. Z łatwością podniesie ciężar o wadze 70 kg. Będzie poruszać się stosunkowo wolno, bo z prędkością zaledwie 8 km na godzinę. A to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Zaprojektowany będzie tak, aby nie mógł nas dogonić oraz aby człowiek mógł go szybko obezwładnić. Jak będzie wykorzystywany Tesla Bot? Bot będzie wykonywał za nas nudne, powtarzalne lub niebezpieczne prace. Ale zaraz, przecież Boston Dynamics już od 1992 budował roboty. Atlas wykonuje imponujące saldo do tyłu, a robot Spot może z powodzeniem patrolować ulice lub brać udział w misjach poszukiwawczych. Po co więc tworzyć od początku nowego robota i w czym ma być on lepszy? Tesla Bot nie zrobi efektownego salta, ale za to będzie w obyciu bardziej ludzki. Zrozumie, co do niego mówimy i będzie reagować na to, co dzieje się w jego otoczeniu. Wykona nasz prosty rozkaz lub prośbę typu: idź do sklepu i kup mleko. Elon Musk mówi, że chce stworzyć robota, który zastąpi nas w mało lubianych czynnościach. Więc jeśli nie lubisz sprzątać, wyrzucać śmieci czy wychodzić na zakupy, Tesla Bot bardzo ci pomoże. Już teraz popularne są w Polsce inteligentne odkurzacze czy kosiarki do trawy, które wyręczają nas w niezbyt przyjemnych pracach. Sztuczna inteligencja niepostrzeżenie wkracza w nasze życie. Zanim się obejrzymy, będziemy wysyłać Tesla Bota na spacer z psem. Okej, ale dlaczego bot ma być humanoidalny? Przecież inteligentny odkurzacz wcale nie musi wyglądać jak człowiek, żeby dobrze wysprzątał nam mieszkanie. Skąd więc taka decyzja projektantów? Okazuje się, że najlepszym dla nas rozwiązaniem jest to, by wszystko wokół było przystosowane do nas, czyli do naszego wzrostu, naszych rąk itd. Poza tym Tesla Bot nie będzie wykonywał tylko jednej czynności. Docelowo będzie mógł wykonywać ich wiele. Więc skoro roboty mają stopniowo przejąć za nas ciężką, powtarzalną lub niebezpieczną pracę, to praktycznym rozwiązaniem jest robot wyglądem przypominający człowieka. Weźmy na przykład osobę wiszącą na linie na wysokości 60 metrów i myjącą okna biurowca. To niewątpliwie niebezpieczna praca. Praca, którą może zrobić za nas właśnie Tesla Bot. Podobnie może stać się z pracownikiem zajmującym się wywozem śmieci. To raczej nudna i mało ciekawa praca. Android będzie nadawał się do wielu zadań, bo wystarczy go tylko odpowiednio zaprogramować. A co za tym idzie, jego produkcja będzie relatywnie niska. W naszym poprzednim filmie Miasto na Marsie według Elona Muska opisujemy, jak konsekwentnie wszystkie działania miliardera prowadzą do realizacji planu marsjańskiego, czyli stworzenia kolonii na Marsie. Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego materiału. Projekt Tesla Bot to właśnie część tego planu, polegającego na tym, by wykorzystać roboty do budowy miasta na czerwonej planecie. Robot będzie wykonywał tam złożone zadania. Zbudowanie czegokolwiek na innej planecie w warunkach skrajnie niebezpiecznych to ogromne wyzwanie. Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji? Podczas konferencji AI Day
Musk mówił, że humanoidalny robot ma być przyjazny, a projekt jest naturalną konsekwencją zdobytej przez Teslę wiedzy o robotach oraz sztucznej inteligencji. Samochody Tesla jeżdżą już na polskich ulicach. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że boty Tesla wkroczą również do naszego życia. Temat sztucznej inteligencji już od lat 50. XX wieku niepokoił naukowców. Katastroficzne wizje przejęcia świata przez roboty roztaczał nawet Stephen Hawking. Mówił, że rozwój sztucznej inteligencji będzie najlepszą lub najgorszą rzeczą, która przytrafi się ludzkości. Sam Elon Musk powiedział w 2018, że sztuczna inteligencja może być bardziej inteligentna od człowieka i że ludzie mogą stracić nad nią panowanie. Ma świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą AI. I stwierdził, że jeśli on nie stworzy takiego androida, to ktoś inny go zbuduje. A Musk chce zrobić to tak, aby było to dla nas bezpieczne. Czy możemy mu zaufać? Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy nasze społeczeństwo zaakceptuje roboty? Prace kiedyś wykonywane przez człowieka przejmie robot. I co do tego nie ma wątpliwości. Niektórym ludziom będzie trudno się z tym pogodzić, ale to już temat naszego kolejnego filmu. Jeśli spodobało Wam się to wideo, prosimy o subskrybowanie naszego kanału i zostawienie łapki w górę. Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce.